Wielkie zwycięstwo, można powiedzieć, ale dopiero to jakby preludium do tego, co się będzie działo jeszcze za parę dni w tym turnieju. No dokładnie, jeszcze emocje w nas siedzą na pewno, oczywiście wielka doza radości, wygraliśmy dzisiaj z Francją i do kolejnej fazy wchodzimy z 4 punkcikami, co nas niezmiernie cieszy. Chyba dzisiaj można było zauważyć to, co nam mówił trener wczoraj, dzisiaj w szatni, przed meczem, na odprawach, że praktycznie nie ciąży na nas jakaś żadna większa presja i chyba każdy z tym do tego tak podszedł. Wiedzieliśmy, z kim gramy. Mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie olimpijscy, no nie musimy tych ludzi przedstawiać. I naprawdę to fajnie wyglądało dzisiaj. Wygrana 6 bramkami. Oczywiście można powiedzieć 6 bramek bardzo dużo, ale na pewno chłopakom, tym, którzy dzisiaj zostawili najwięcej zdrowia, nie było łatwo i ten wynik było ciężko wyszarpać. Świetna postawa Sławka i Karola z przodu. Cóż można chcieć więcej? Musimy się właśnie cieszyć. Ten początek był wręcz wymarzony, można powiedzieć. Karol zaskoczył, bo mu te rzuty. Sławek w bramce też co chwila bronił, był praktycznie nie do pokonania. Współpraca tutaj, zdarzały się oczywiście błędy, no ale w takim meczu to trudno ich uniknąć, więc praktycznie to było wszystko takie idealne, prawie że, co mogło wam, więc Francuzi chyba też odczuli waszą taką siłę. Na pewno, sam jeszcze przed meczem powiedziałem, podszedłem do Karola i powiedziałem: Karol, mam coś dzisiaj przeczucie, że rzucisz 6 bramek, ale chyba z tego, co wiem, to się pomyliłem, bo chyba rzucił więcej. Ale czułem to, że dzisiaj naprawdę Karol zagra świetne zawody. Do tego Sławek w bramce pomógł i wszyscy chłopacy w obronie, którzy stali, nie odpuszczali. Każdy wiedział, co robi, a do tego, jak naszemu bombardierowi siedzi rzut i praktycznie mógłby trafić nawet z szatni, to tak jest. Do tego świetne asysty Krzyśka. Super również postawa Dzidzi, no każdego można by było dzisiaj tutaj chwalić, oczywiście ci, którzy... No i znowu ta fantastyczna publiczność. O, to tego to już nie musimy powtarzać, bo oni zawsze byli i podejrzewam, że zawsze będą. Czy są gorsze momenty, czy są lepsze, oni nas wspierają, a dzisiaj naprawdę zrobili kocioł, jak w pewnym momencie zaczęli gwizdzeć, to aż ciarki przechodziło. A prognozy na najbliższe dni, bo już wiecie, że zagracie z Białoruś, Chorwacja i Norwegia. Dokładnie, nie wiemy, jaka jest kolejność tych meczy, z kim pierwszy mecz gramy. Dzisiaj na pewno jeszcze nasze emocje będą chyba przy tym meczu i rozmowy, tak mi się wydaje. Ale już od jutra na pewno trener będzie nas uczulał, czy to na treningu, czy gdzieś na odprawach, czy na wideo jakimś przed najbliższym przeciwnikiem i ten przeciwnik będzie dla nas jak mistrz świata i tak musimy do tego podejść, więc skupiamy się na kolejnym meczu i będziemy patrzeć na najbliższego rywala. Dziękuję bardzo. Dzięki.